Dzień dobry, witam Was serdecznie. Za moimi plecami trening Chemika Police, trening popołudniowy w Łodzi. Jest godzina mniej więcej 17. Nie trenujemy w Atlas Arenie, trenujemy w innej hali treningowej, ponieważ w hali meczowej, w której będziemy grali jutro, jest kapela znana i lubiana, Golec Orkiestra, więc dzisiaj obie drużyny trenują poza Atlas Areną. Po treningu z piłkami przed kamerę poprosiliśmy Sladianę Mirkowicz. Zobaczcie, co Sladia miała do powiedzenia. Of course, that our emotions are big because we had a very, very difficult semi-finals against Budovlani, and when we get this final, we are very happy. And now we won this first game at home, and tomorrow is second game. So expectations about tomorrow's match is that it will be a very difficult match because we play on their court. And they will have a lot of supporters for sure, because maybe playoff is finished tomorrow, so I hope it's finished tomorrow. So we will play our best game, our best volleyball, because we show that we can play very good volleyball, especially against this team, because we never lost this game. We never lost game from this team, so I hope we will win and we will celebrate. In volleyball matches in Serbia, there is no supporters like that, you know, like football supporters. But I like so much when there is a lot of people and when they scream. So that's, for me, that's okay. I'm fine with that. I w ramach podsumowania najważniejsze informacje na jutro, czyli na poniedziałek o godzinie 18:00 zmierzymy się z ŁKS-em Komerską Łódź. Będzie to drugie spotkanie finałowe. Przypominamy, w Policach padł wynik 3-0 dla Chemika, dlatego jutrzejsza wygrana w każdym rezultacie, czy to w tiebreaku, czy 3-0, czy 3-1, daje nam Mistrzostwo Polski. Jeżeli jutro przegramy, oby nie, ale jeżeli tak się przydarzy, no to wtedy rozegrane zostanie trzecie spotkanie 3 maja w Policach. Trzymajcie za nas kciuki i jeżeli będziecie w hali, to świetnie, jeżeli nie, to możecie obejrzeć spotkanie na antenie Polsatu Sport. Do zobaczenia.